Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Niebezpieczny nieznajomy. Historię, którą dzisiaj Wam opowiem, trudno jest opisać w kilku zdaniach. Na pewno jest to historia, która mogła się nie wydarzyć. Nic nie wskazywało bowiem na to, aby na ofiarę czyhało jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Miała kochającą rodzinę, pracę, która była ciężka i wymagająca, ale nie była niebezpieczna. Otaczała się ludźmi, którzy byli jej życzliwi i którym odwzajemniała się tym samym. Po ciężkich przejściach powoli stawała na nogi w otoczeniu tych, na których pomoc i wsparcie zawsze mogła liczyć. Nikt z jej bliskich nie spodziewał się więc, że pewnego sierpniowego popołudnia straci kogoś tak ważnego w tragicznych okolicznościach. Życie Arlety nie było usłane różami. Jej pierwsze małżeństwo rozpadło się szybko i nie przyniosło jej nic dobrego prócz dwóch córek. Kolejny związek, w jaki weszła po rozwodzie, także nie spełnił jej oczekiwań, zostawiając w jej psychice poważny ślad na długie lata. Mimo dwóch porażek, Arletta się nie zraziła i ponownie weszła w związek z kolejnym mężczyzną. Ale i ta relacja okazała się być dla niej pułapką. Była po prostu zła, a mówiąc wprost, toksyczna. Partner nie potrafił uczciwie zarobić pieniędzy, a Arletta, pomimo że pracowała, nie była w stanie sama utrzymać rodziny. Rodziny, bowiem miała jeszcze jedną córkę w wieku nastoletnim, która pozostawała wciąż na jej utrzymaniu. Z racji takiej, że pieniędzy ciągle brakowało, trzeba było kombinować. Żeby jakoś związać koniec z końcem, para decydowała się zaciągać pożyczki, których oczywiście nie miała z czego spłacać. Dług, jaki pojawił się na koncie kobiety, wynosił już 80 tysięcy złotych, więc spore pieniądze, jakich Arletta nigdy nie widziała na oczy. Nie miała więc z czego spłacić zaległości, a jej partner w ogóle nie poczuwał się do pomocy. W związku z tym w ich relacji narastały kłótnie, była też agresja, nieporozumienia i w końcu kobieta postanowiła ten związek zakończyć. Niestety nie było to rozstanie, nad którym od razu można było przejść do porządku dziennego. I chociaż decyzja o rozstaniu należała do Arletty, to tak naprawdę nie była dla niej żadnym wybawieniem. Owszem, na pewno lepiej być samemu niż z partnerem, który nie jest na tyle dojrzały, aby osiągnąć przy nim stabilne i spokojne, dobre życie, ale rozstanie w momencie, kiedy wszystkie konsekwencje złych decyzji podjętych w tym związku spadają na jedną tylko osobę, wydaje się wcale nie być krokiem ku lepszemu. Kiedy Arletta wyszła z tego związku, tym samym mogła już liczyć tylko na siebie i kiedy uświadomiła sobie, z jak wielkim zobowiązaniem została sama, przeżyła załamanie nerwowe. Miała myśli samobójcze, nie widziała sensu życia, stała się apatyczna i wycofana. Trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie udzielono jej stosownej pomocy zarówno w zakresie farmakologii, jak i opieki psychologicznej. Gdy po jakimś czasie odzyskała siły psychiczne i chęć do życia, postanowiła zawalczyć o swoją przyszłość, a zwłaszcza o przyszłość swojego dziecka, bo to właśnie córka była dla niej główną motywacją, aby ponownie stanąć na nogi. Niestety, w dalszym ciągu nie było ją stać na spłacanie zobowiązań, w efekcie czego na konto kobiety wszedł komornik i z jej miesięcznej wypłaty pobierał znaczną sumę pieniędzy. Przez to ponad 40-letnia kobieta nie była zdolna samodzielnie utrzymać wynajmowanego dotychczas mieszkania. Postanowiła więc rozwiązać umowę z właścicielem mieszkania, ale pozostała z nim w serdecznych, przyjaznych kontaktach. Jako, że była to kobieta bardzo rodzinna, bardzo troskliwa, dobra i życzliwa, to jej starsza córka wraz ze swoim mężem
zapewniła swojej mamie miejsce w ich domu w liczącej niespełna 1000 mieszkańców wsi Strzelce Górne, położonej niedaleko Bydgoszczy. Tam Arletta znalazła swoje miejsce na ziemi po dotkliwych przejściach w poprzednich związkach. I to ten ostatni związek sprawił, że kompletnie straciła zainteresowanie mężczyznami. Zresztą przez całe życie wikłała się w nieodpowiednie relacje, z których nie wychodziła bez szwanku. W momencie, kiedy zakończyła ostatni związek i przeżyła załamanie nerwowe, obiecała sobie, że nigdy więcej nie zbliży się już do nikogo tak bardzo. Mimo że wiek 44 lata to jeszcze dość młody wiek, a na pewno nadal odpowiedni na miłość, o ile w ogóle jest jakiś nieodpowiedni, to jednak kobieta postanowiła, że poświęci się całkowicie swojej rodzinie, wychowywaniu córki, opiece nad wnukami i pielęgnowaniu relacji z najbliższymi. Była bardzo dobrą matką, pomimo że jej sytuacja finansowa raczej nigdy nie była wystarczająco dobra i tym samym swoim córkom nie mogła dać wszystkiego, czego pragnęły. Ale za to zawsze o nie dbała, troszczyła się, martwiła, wychowywała je w miłości i szacunku i dzięki temu, kiedy dwie dorosłe wyszły za mąż, wciąż utrzymywały z mamą bliskie relacje i zawsze, kiedy była taka potrzeba, udzielały jej pomocy. Arletta była bardzo wdzięczna zarówno córce, jak i zięciowi, że przyjęli ją pod swój dach. Cała rodzina doskonale znała jej sytuację materialną, zatem nie wymagała od niej żadnego wkładu finansowego w mieszkanie. Arletta w zamian za to, że mogła u nich mieszkać i w niewielkiej części tylko dokładać się do utrzymania rodziny, sprawowała czynną opiekę nad czworgiem wnucząt. Zawsze wtedy, kiedy mogła. Oczywiście nie non-stop, bo jako w pełni zdrowa i sprawna fizycznie kobieta była zdolna do pracy i tę pracę miała, zresztą nie lekką. W Bydgoszczy znalazła zatrudnienie przy segregacji śmieci. Pracowała tam na zmiany, z czego pierwszą rozpoczynała o 6 rano. Ale żeby dojechać do miasta, potrzebowała nieco więcej czasu, więc z domu wychodziła już o 4. A z racji takiej, że nie posiadała samochodu, do zakładu pracy dojeżdżała z 3 przesiadkami. Kiedy miała ranną zmianę, to na pierwszy przystanek, skąd odjeżdżał autobus do Bydgoszczy, zawoził ją zięć, z którym mieszkała. Później dojeżdżała do miasta i z ronda odbierał ją i innych pracowników bus wynajęty przez firmę, w której była zatrudniona. Pierwszą zmianę kończyła o godzinie 14, ale z racji odległości i kiepskich połączeń autobusowych w domu była dosyć późno, bo po godzinie 16. Ostatni odcinek drogi musiała bowiem pokonywać pieszo, a było to około 4 km. Dodam tylko, że od Strzelec Górnych do Bydgoszczy jest około 20 km. Arletta miała bardzo dobrą opinię, zarówno w rodzinie, jak i wśród znajomych czy sąsiadów. Uważano ją za życzliwą, miłą, kulturalną, ale nieco wycofaną i nieufną. Ta nieufność była w niej od zawsze, ale znacznie się nasiliła wraz ze zdobytymi doświadczeniami w dotychczasowych relacjach. Arletta była ostrożna w nawiązywaniu relacji, a wręcz do tego kompletnie zniechęcona. Nie w głowie jej było poszukiwanie kolejnego towarzysza życia, również przygodne znajomości i romanse nie wchodziły w grę. Zwierzała się wyłącznie swojej starszej córce, z którą mieszkała. Były w praktycznie ciągłym kontakcie. Nawet wtedy, kiedy Arletta była w pracy, komunikowały się ze sobą SMS-owo, dzięki czemu zawsze były na bieżąco z wydarzeniami. Z drugą dorosłą córką, również mężatką, Arletta komunikowała się za pomocą portali społecznościowych, dlatego że nie mieszkały blisko siebie. Widywały się co kilka miesięcy, ale to nie znaczy, że ich więź nie była silna. Utrzymywały regularny kontakt telefoniczny. Również ze swoją siostrą Arletta utrzymywała dobre relacje. Widywały się co najmniej 2 razy w tygodniu, a także odwiedzały się w święta czy inne uroczyste dni, takie jak na przykład urodziny.
Można więc powiedzieć, że otaczali ją ludzie przyjacielscy, którzy nie tylko odwzajemniali jej troskę i zainteresowanie, ale także dawali jej poczucie bezpieczeństwa i starali się o to, aby nie czuła się samotna. Zwłaszcza, że Arletta była kobietą wrażliwą i skłonną do popadania w melancholię. Rodzina obawiała się, że może ona popaść w depresję, zwłaszcza, że już raz odbywała leczenie psychiatryczne. Od tych smutnych i trudnych wydarzeń w życiu kobiety mijały lata. Przez ten cały czas mieszkała z rodziną swojej córki, opiekowała się młodszą córką i wnukami. Życie toczyło się spokojnie. Arletta oddawała się pracy i rodzinie. Nie narzekała na swoje życie, była wręcz bardzo zadowolona, że w ciągu tych kilku lat od rozstania z ostatnim partnerem jej sytuacja życiowa się wyprostowała na tyle, że w jej głowie gościł spokój. 14 sierpnia 2013 roku kobieta jak zawsze o 4 rano opuściła dom wraz ze swoim zięciem, który odwiózł ją na najbliższy przystanek autobusowy, z którego dojechała do Bydgoszczy, a kolejnym środkiem transportu dotarła do zakładu pracy. Tam spędziła standardowe 8 godzin i o 14 to miejsce pracy opuściła. Tego popołudnia miała zamiar wybrać się na zakupy. Wakacje powoli dobiegały końca, wrzesień zbliżał się wielkimi krokami, a najmłodsza córka kobiety miała niebawem pójść do drugiej klasy gimnazjum. Choć było jeszcze trochę czasu do rozpoczęcia roku szkolnego, to Arletta chciała tego dnia kupić dziewczynce podręczniki potrzebne jej do nauki. Z tej okazji wzięła ze sobą większą sumę pieniędzy w kwocie około 500 zł. Oczywiście powiadomiła wcześniej swoją starszą córkę, że tego dnia wróci nieco później. Taką miały zasadę, że żeby oszczędzić sobie nawzajem zmartwień i trosk, informowały się, kiedy mogą się siebie spodziewać w domu. I chociaż Arletta miała wrócić nieco później, to tuż przed zakończeniem pracy dała znać córce, że jednak będzie w domu o tej porze co zwykle. Tego dnia czuła się trochę słabiej, trochę bardziej zmęczona i dlatego zdecydowała, że przełoży zakupy na przyszły tydzień. Ale kiedy nadeszła godzina 17, a więc godzina, kiedy Arletta już od co najmniej pół godziny powinna być w domu, córka zaczęła się niepokoić, ponieważ mama w domu się nie pojawiła. Początkowo próbowała skontaktować się z nią telefonicznie, ale telefon Arletty milczał. Niepokój o mamę narastał do tego stopnia, że nie potrafiła skupić myśli na niczym innym. Miała przeczucie, że mogło stać się coś złego. Znała swoją mamę najlepiej i wiedziała, że spóźnienie bez uprzedzenia było kompletnie nie w jej stylu. Poza tym, zawsze kiedy mama wracała z pracy, były ze sobą w kontakcie. Tego popołudnia już nie odpowiadała na wiadomości, ani nie odbierała telefonu. I to był właśnie zły znak. W końcu wraz z mężem podjęła decyzję, że trzeba zacząć szukać Arletty. Wsiedli więc do samochodu i postanowili przejechać trasę, jaką zawsze poruszała się zaginiona kobieta, czy to pieszo, czy autobusem. Na przystanku, na którym powinna była wysiąść i z którego wyruszała w 4-kilometrową pieszą drogę do domu, po Arletcie nie było śladu. Pojechali więc do Bydgoszczy, w okolice ronda, gdzie podwoził ją zwykle bus pracowniczy, ale i tam kobiety nie było. Zaczęli więc zaczepiać kierowców autobusów poszczególnych linii, żeby dowiedzieć się, czy ktokolwiek miał wiedzę o tym, dokąd Arletta mogła się udać oraz czy w ogóle była tego dnia widziana w drodze powrotnej z pracy. Pytali o to także kilkoro współpracowników kobiety. Nikt jednak nie był w stanie udzielić im informacji, które pomogłyby w zlokalizowaniu zaginionej kobiety. Córka Arletty wraz ze swoim mężem przejechali jeszcze kilkukrotnie trasę, jaką zwykle poruszała się Arletta, gdy wracała z pracy, ale nie znaleźli żadnego śladu kobiety. Po tych samodzielnych poszukiwaniach, które niestety nie przyniosły żadnego rezultatu, córka Arletty tuż przed godziną 20 postanowiła zgłosić zaginięcie swojej mamy na komisariacie policji.
W ciągu kolejnych dni trwały poszukiwania kobiety. Między innymi przeglądano monitoringi obecne w autobusach, którymi poruszała się Arletta, jak i przesłuchano świadków, którzy widzieli ją po raz ostatni, między innymi jej koleżanki z pracy. Ale policjanci nie natrafili na żaden istotny ślad. Nie wiadomo nic więcej, jak przebiegały te poszukiwania, ale dwa dni później, bo już 16 sierpnia, na policję zgłosił się mężczyzna, który w lesie, niedaleko Strzelec Górnych, przejeżdżając tamtędy samochodem, natknął się na coś podejrzanego. Otóż na skraju lasu leżało całkowicie zwęglone ciało człowieka. Policjanci natychmiast zabezpieczyli teren, będący prawdopodobnie miejscem zbrodni, i przystąpili do zbierania śladów. Przy ujawnionym ciele nie odnaleziono żadnych rzeczy osobistych, ani dokumentów, ani nawet biżuterii. Śledczy od razu podejrzewali, że zwłoki mogą należeć do zaginionej dwa dni wcześniej mieszkanki Strzelec Górnych. Ciało, ze względu na to, że było niemal doszczętnie spalone, nie nadawało się do okazania rodzinie zaginionej, aby rodzina mogła dokonać jej identyfikacji. Córce kobiety policjanci przedstawili kawałki ubioru, które nie uległy zniszczeniu, i wstępnie rozpoznała ona, że te fragmenty mogły pochodzić od ubioru, jaki w dniu zaginięcia miała na sobie jej mama. Jednak pewności w tej sprawie nabrano dopiero w momencie, kiedy porównano próbki DNA pochodzące od ofiary i od córki Arletty, które wykazały zgodność. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta zmarła na skutek wykrwawienia. Została ugodzona 8-krotnie nożem, z czego 2 z tych ciosów trafiły w szyję, a reszta w klatkę piersiową. Uszkadzając narządy wewnętrzne, w tym kilka z nich, sprawca wycelował prosto w serce. Ciało zostało podpalone już po tym, jak Arletta zmarła. Zostało wszczęte śledztwo w sprawie zabójstwa 46-latki. Nie było jednak mocnych śladów, które mogłyby śledczych zaprowadzić do potencjalnego sprawcy. Na miejscu zbrodni zabezpieczono 3 ślady opon, wyodrębniono materiał genetyczny, który nie należał do ofiary, ale na początku trudno było skierować podejrzenia w czyjąkolwiek stronę. Kobieta nie miała żadnych wrogów, nie wchodziła z nikim w konflikty, zarówno w miejscu pracy, jak i w miejscu zamieszkania miała opinię bardzo lubianej, ciepłej, dobrej osoby, która nikomu nigdy się nie naraziła. Również nie spotykała się w tamtym czasie z żadnym mężczyzną. Nie odrzuciła też nikogo, kto chciałby na przykład się za to odrzucenie zemścić i ją zabić. Początkowo śledczy założyli, że motywem zbrodni mógł być motyw rabunkowy. Córka ofiary twierdziła bowiem, że jej mama zawsze nosiła biżuterię, której w dniu odnalezienia ciała przy niej nie odnaleziono. Również miała tego dnia w portfelu gotówkę, około 500 zł. A że torebki przy ciele kobiety nie odnaleziono, to podejrzewano, że sprawca mógł ją zabrać i tym samym przywłaszczyć sobie znalezione w niej pieniądze. Próbowano ustalić też, czy sprawcą morderstwa mógł kierować motyw seksualny, bowiem pozycja, w jakiej ciało kobiety zostało odnalezione, mogła sugerować, że została wykorzystana seksualnie. Wskazywał na to charakterystyczny rozstaw nóg. Jednakże badania niczego nie wykazały. Przy tak dużym stopniu zwęglenia zwłok trudno było wyodrębnić na nich jakiekolwiek ślady przemocy w obrębie okolic intymnych denatki. W pochwie, odbycie i ustach kobiety nie odnaleziono śladów nasienia, ale to niczego jeszcze nie przesądza. Śledczy założyli, że miejsce odnalezienia ciała nie było miejscem zbrodni. Założono to ze względu na fakt, że w miejscu tym nie znaleziono żadnych istotnych śladów ani śladów walki. Poza tym przypuszczano, że sprawcą mógł być ktoś, kto doskonale znał okoliczne tereny, bo ciało ofiary zostało porzucone w miejscu raczej ciężko dostępnym dla przypadkowego zabójcy. Poza tym założono też, że zamordowana kobieta i jej oprawca musieli się znać. Jak trafiono na ślad podejrzanego, do końca tego nie wiadomo. Nie zostało to w źródłach jasno przedstawione.
Być może stało się tak na podstawie zeznań świadków, którzy wskazali go jako osobę, która w ostatnim czasie przebywała blisko ofiary. A że śledczy mieli takie założenie, że za śmiercią Arlety stał ktoś, kogo znała, to postanowili przyjrzeć się właśnie takim osobom. Albo możliwe, że uznano, że Arletę mógł zabić ktoś, kto podwoził ją tak zwaną okazją do domu, a że był taki jeden mężczyzna, co kilka razy wykazał się uprzejmością i podwiózł Arletę, to policjanci postanowili go sprawdzić. Kim więc był ten podejrzany? Był to niespełna 40-letni Kazimierz, który pochodził z położonej zaledwie 3 km od Strzelec Górnych, wsi Jaróżyn. Na co dzień jednak tam nie mieszkał, wynajmował mieszkanie w Bydgoszczy, ale w nim też nie przebywał codziennie. Miał partnerkę, u której często zostawał na noc. Joanna, bo tak miała na imię ta kobieta, mieszkała wraz z ojcem i córką. Ale jej bliscy akceptowali jej trwający wówczas już 3 lata związek. Kazimierz wspierał ich finansowo, pomagał w codziennych obowiązkach, nie przejawiał agresywnych zachowań, umiał się dostosować do panujących zasad i był przez rodzinę Joanny uważany za osobę uczciwą i godną zaufania. Oficjalnie posiadał zawód murarza, zawodowo zajmował się pracami budowlanymi. Nie posiadał stałej umowy o pracę, bo pracował na czarno. Ciążył nad nim obowiązek alimentacyjny na dziecko, ale tego obowiązku nie spełniał, przez co na jego koncie bankowym pojawiła się egzekucja komornicza. Dlatego też wypłatę dostawał do ręki. Nie do końca wiem, jak to było z tymi alimentami, bo ze źródeł wynika, że jednak płacił miesięcznie 300 zł na swojego syna. Dlaczego więc miał komornika, nie jest to dla mnie do końca jasne. W każdym razie nie tylko łożył na utrzymanie dziecka, ale także pomagał matce swojego syna na przykład w miesięcznym regulowaniu opłat. Joannie przekazywał co miesiąc 500 zł na podstawowe potrzeby, związane m.in. z codziennymi zakupami. A jej córce czasami nawet sponsorował drobne przyjemności, jak jakieś wyjścia czy ubrania. Można więc powiedzieć, że na brak pieniędzy nie narzekał, a jego miesięczna pensja na pewno przekraczała 2000 zł. Z relacji jego partnerki wynika, że był oddanym, dobrym partnerem, który nigdy nie wybuchał nieuzasadnioną złością. Nie było między nimi ani przemocy, ani nawet poważniejszych kłótni. Angażował się w związek i Joanna czuła, że Kazimierz jest opiekuńczy zarówno w stosunku do niej, jak i jej córki. I nie wyczuwała z jego strony żadnego zagrożenia. Z jakiegoś powodu jednak stał się podejrzany w sprawie zabójstwa Arlety. Skąd w ogóle znał ofiarę? Znał to za dużo powiedziane. Widzieli się kilka razy, najwyżej 5 i to jeszcze przelotnie. Pewnego lipcowego dnia, kiedy Arleta wracała z pracy do domu, na ulicy w okolicy przystanku autobusowego wypatrzył ją Kazimierz. On też akurat wracał z pracy i przejeżdżał przez Strzelce Górne. Zatrzymał się więc obok kobiety i zapytał, czy ją podwieźć. Za pierwszym razem Arletta odmówiła, ale już kolejnego dnia, kiedy doszło do takiej samej sytuacji, zgodziła się wsiąść do auta Kazimierza. Decyzję zmieniła dlatego, że kiedy w dniu, gdy po raz pierwszy zobaczyła mężczyznę, opowiedziała o nim swojej córce i zięciowi, to okazało się, że znają oni tego mężczyznę i zapewnili Arlettę, że nie grozi jej z jego strony żadne niebezpieczeństwo. Znajomość ta miała polegać na tym, że zięć Arlety chodził z nim kupę lat wcześniej do jednej klasy w szkole. Co prawda później już ani nie utrzymywali kontaktu, ani się nie widzieli, ale skoro w przeszłości nie wydawał się wykazywać niebezpiecznych zachowań, to rodzina założyła, że teraz też nie ma się czego obawiać. W trakcie, kiedy Kazimierz odwoził Arlettę do domu, wymieniali się zwykłymi uprzejmościami. Nie prowadzili żadnych konkretnych rozmów. Nie było zresztą na to czasu, bo ich wspólna podróż trwała może kilka minut. Żadna zażyłość się między nimi nie nawiązała, żeby nazwać ich znajomość choćby zwykłym koleżeństwem. Ale jako, że Kazimierz był jedną z ostatnich osób, która pojawiła się w życiu Arlety i o której wiedzieli jej bliscy,
to policjanci postanowili się mu bliżej przyjrzeć. Zatrzymać zdołali go jednak dopiero 21 sierpnia, bo wcześniej podejrzanego nie było na miejscu. Wraz z partnerką i jej córką spędzali wakacje nad morzem. Od razu udało się ustalić, że nad morze wyjechali w dzień zaginięcia i zabójstwa Arlety, czyli 14 sierpnia w godzinach popołudniowych. Zatrzymany mężczyzna przyznał się do winy. Oprócz zeznań, jakie złożył, dodatkowo obciążyły go badania osmologiczne przeprowadzone w jego samochodzie. Zapach odnaleziony na tylnym siedzeniu okazał się należeć do Arlety, co potwierdziły trzykrotne badania. Poza tym w schowku w drzwiach od strony kierowcy odnaleziono ślad krwi, który po przebadaniu okazał się być śladem krwi kobiety. Dodatkowo też na ciele ofiary ujawniono krew pochodzącą od Kazimierza. Okazało się, że w momencie zabójstwa skaleczył się w palec. Natomiast ten ślad biologiczny, o którym wspominałam wcześniej, zabezpieczony w miejscu ujawnienia zwłok, nie należał do Kazimierza. Śledczy założyli, że ktoś mógł tam wcześniej na przykład splunąć czy oddać mocz i dlatego znajdował się tam jego materiał genetyczny. Kazimierz podczas przesłuchań opowiedział swoją wersję wydarzeń z przebiegu zbrodni, którą podtrzymywał konsekwentnie, zarówno podczas prowadzenia czynności wyjaśniających, jak i w trakcie procesu. Arlety dobrze nie znał i nawet mu się nie podobała. Owszem, obiektywnie była atrakcyjną kobietą, ale totalnie nie w jego guście. Podwoził ją ze zwykłej uprzejmości, bo kiedy dowiedział się, że musi iść pieszo 4 km, to zrobiło mu się jej żal. 13 sierpnia także się obok niej zatrzymał i zaprosił ją do swojego samochodu. Chwilę rozmawiali, Arletta próbowała się nieco spoufalać, nawet zaprosiła go na piwo, za to, że wyświadczył jej przysługę z tym podwożeniem do domu. Miała też poprosić go o rozmowę. Nie chciała jednak odbyć jej w tamtym momencie, bo nie miała na to czasu, ale zaproponowała spotkanie kolejnego dnia. Kazimierz nieco się zdziwił i powiadomił ją, że 14 sierpnia wyjeżdża z samego rana nad morze. Kobieta nalegała jednak, aby zgodził się na to spotkanie, bo ta rozmowa była dla niej bardzo ważna, więc w końcu Kazimierz przystał na jej prośbę. Mimo tych ważnych planów, postanowił je nieco przesunąć. Kiedy dotarł do mieszkania Joanny, poinformował ją o zmianie planów. Powiedział, że szef nie wypłacił mu wynagrodzenia, więc kolejnego dnia musi jednak pójść do pracy, aby tę wypłatę odebrać. Był to ważny argument, bo bez tych pieniędzy nigdzie by nie pojechali, bo to właśnie Kazimierz był sponsorem całych wakacji. Joanna powiedziała Kazimierzowi, że nie ma sensu, aby tracił dniówkę w pracy. Skoro jedzie na spotkanie z szefem, to mógłby już tam zostać i popracować, a na wakacje pojadą późnym popołudniem czy też wieczorem. Kazimierz na tę propozycję przystał, a w tej sytuacji nawet było mu to na rękę. 14 sierpnia jednak nie pojawił się w pracy. Rzeczywistość była taka, że pieniądze dostał od szefa już wcześniej, ale okłamał partnerkę, żeby nie miała podejrzeń w trakcie, kiedy on uda się na spotkanie z Arlettą. Minioną noc spędził w mieszkaniu Joanny, więc musiał stwarzać pozory. Wstał wcześniej rano i jak co dzień wyjechał rzekomo do pracy. Ale tak naprawdę to pojechał do wynajmowanego przez siebie mieszkania. Tam dokładnie się ogolił, wykąpał i starannie ułożył włosy. Po godzinie 14 wyszedł z mieszkania i udał się do restauracji na obiad, a następnie około godziny 15.30 pojawił się w okolicy przystanku, gdzie zaczekał na Arlettę około pół godziny, a kiedy wysiadła z autobusu, zaprosił ją do swojego samochodu. Kiedy tak jechali jakiś czas, kobieta poprosiła go, aby skręcił na chwilę do lasu. Kazimierz spełnił jej prośbę i wjechał w głąb lasu około 2 km od głównej drogi. Ale kiedy znajdowali się już w tym lesie, zauważył, że Arletta zachowuje się jednoznacznie. Próbowała się do niego zbliżyć, a nawet go pocałować. To nie spodobało się Kazimierzowi, który nie był zainteresowany żadnym romansem.
Próbował dać jej to delikatnie do zrozumienia, ale ona na jego uniki nie reagowała. W końcu otworzył drzwi i wyrzucił przez nie siedzącą na siedzeniu pasażera kobietę. Słyszał jeszcze, jak krzyczy do niego, że tego pożałuje, ale starał się nie zwracać na nią uwagi. Kiedy chciał zawrócić auto, Arletta stanęła tuż przed maską samochodu i uniemożliwiła mu wyjechanie z tego miejsca. Kiedy Kazimierz zgasił silnik pojazdu, szarpnęła za klamkę od strony kierowcy i takie zachowanie kompletnie go zezłościło. Wysiadł więc z auta i próbował odepchnąć 46-latkę, ale ona była bardzo zawzięta. Zaczęli więc się szarpać i przepychać, a dodatkowo kłócić. Później Kazimierz stracił pamięć, odcięło go totalnie. Odzyskał świadomość dopiero przed godziną 18, kiedy był już w mieszkaniu swojej partnerki. Czuł gdzieś z tyłu głowy jakiś niepokój, dlatego w dość nerwowej atmosferze wypił kawę i spakował się na wyjazd. Podczas podróży nad morze starał się zachowywać normalnie, ale wciąż towarzyszyło mu dziwne przeczucie, które nie mijało, aż do momentu, kiedy podczas postoju dostrzegł w drzwiach samochodu jakieś przedmioty owinięte białą reklamówką. Nie wiedział, co to może być, bo wcześniej tego pakunku tam nie było. Zajrzał więc do środka i odkrył przerażającą zawartość. Znajdował się tam nóż skąpany we krwi, a dodatkowo 4 pierścionki i łańcuszek. Wtedy uświadomił sobie, że musiał zrobić krzywdę Arlette. W portfelu znalazł też gotówkę, której wcześniej przy sobie nie miał, a więc domyślił się, że zabrał ją kobiecie. Te pieniądze wydał podczas wakacji. Przedmiotów łączących go ze zbrodnią pozbył się podczas jednego z wypadów na ryby, na które wybierał się praktycznie każdego ranka na wybrzeżu, samotnie, bo jego towarzyszom taka forma rozrywki nie odpowiadała. Dopiero wtedy zaczął powoli przypominać sobie przebieg wydarzeń z tego tragicznego popołudnia. Kazimierz twierdził, że często występowały u niego luki w pamięci, a zwłaszcza w momentach, kiedy spożywał alkohol, a raczej kiedy był pod jego wpływem. Pamięć wracała mu dopiero po kilku dniach i podobnie było w przypadku spotkania z Arlettą. Pamięć wracała mu stopniowo, aż w końcu wszystkie wydarzenia połączyły się w spójną historię. Na kolejnym przesłuchaniu zatem uzupełnił swoje zeznania. Wyznał, że po tym jak Arletta zagrodziła mu drogę i doszło pomiędzy nimi do szarpaniny, zirytowany jej agresywnym zachowaniem, wyjął niespodziewanie nóż, który zawsze woził w aucie i ugodził ją nim 8 razy. Był przekonany, że zabił ją w obronie własnej. Kiedy zorientował się, co zrobił, padł na kolana i płakał, a później, aby zatrzeć ślady zbrodni, oblał ciało kobiety benzyną, którą miał w bagażniku i podpalił je. Torebkę, którą Arletta miała przy sobie, zabrał z miejsca zbrodni i ukrył w krzakach niedaleko wsi, z której pochodził. W ten sposób chciał utrudnić śledztwo i opóźnić zidentyfikowanie ofiary. Dzień po powrocie z nadmorza, czyli 21 sierpnia 2013 roku, Kazimierz miał wyjechać do Niemiec. Jego dobra znajoma już parę dni wcześniej, jeszcze przed morderstwem, załatwiła mu tam pracę. Od brata pożyczył gotówkę potrzebną do wyjazdu i do przeżycia pierwszych dni za granicą. Nie zdążył jednak wyjechać, bo 21 sierpnia rano, czyli w dniu, kiedy był zaplanowany ten wyjazd, został zatrzymany przez policję. Mężczyzna twierdził, że wyjazd ten planował już od dawna, jeszcze przed zbrodnią, i nie był on zorganizowany po to, aby uciec z kraju przed odpowiedzialnością za popełnione morderstwo. 6 września 2013 roku została przeprowadzona wizja lokalna, podczas której Kazimierz szczegółowo przedstawił przebieg zbrodni. Inscenizacja, jaką zaprezentował śledczym, współgrała z jego wcześniejszymi wyjaśnieniami. Na ostatnim przesłuchaniu, przed rozpoczęciem procesu, odmówił składania wyjaśnień, podtrzymując wszystko, co zeznawał wcześniej. Kazimierz został postawiony przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy w charakterze oskarżonego o zabójstwo w zamiarze bezpośrednim. Przed sądem utrzymywał wersję o tym, że nie planował tego zabójstwa.
Wyjaśnił, że to Arletta zainicjowała spotkanie i chciała doprowadzić na nim do zbliżenia. W momencie, kiedy stała się napastliwa, natrętna i agresywna wobec niego, wyciągnął nóż i zadał jej 8 ciosów. Cały czas utrzymywał wersję o tym, że zrobił to w obronie własnej. Od razu jednak sąd odrzucił, aby jego wersja wydarzeń miała cokolwiek wspólnego z prawdą. Zmieniły się też przypuszczenia co do motywu działania. Po pierwsze, dowody zebrane w sprawie świadczyły o tym, że Arletta nie była zainteresowana Kazimierzem, co potwierdziły przede wszystkim zeznania jej najbliższych, którzy zgodnie twierdzili, że kobieta w przeciągu ostatnich lat stroniła od jakichkolwiek kontaktów towarzyskich. Koleżanka z pracy Arletty opowiedziała przed sądem o rozmowie z kobietą, w której ta miała jej opowiedzieć o tym, że znajomy jej zięcia z dawnych lat kilka razy podwiózł ją do domu. Współpracownica podpytała ją wtedy, co myśli o Kazimierzu jako o mężczyźnie, a Arletta zbyła ją słowami, że nie ma o czym mówić, bo ona nie szuka miłości i nie rozpatruje tej znajomości w kategoriach potencjalnego związku. Zresztą miała świadomość tego, że Kazimierz jest już w związku, tym bardziej z tego powodu nie miała wobec niego żadnych zamiarów. Poza tym zeznania córki potwierdziły wersję, że pomiędzy ofiarą a oskarżonym nie było żadnej większej interakcji. Oni nawet ze sobą dłużej nie rozmawiali. Nigdy nie spotkali się w innych okolicznościach niż przez te kilka minut, kiedy jechali wspólnie samochodem. Nie było nawet okazji konkretnie się rozgadać na jakiś temat. Córka twierdziła, że o żadną rozmowę jej mama Kazimierza nigdy nie prosiła. Arletta tuż po wyjściu z pracy napisała córce wiadomość, że będzie w domu o tej samej porze co zwykle. Gdyby miała zamiar zmienić swoje plany, wysłałaby kolejnego SMS-a, informując o tym, że jednak będzie w domu nieco później. Zawsze tak robiła i nigdy nie zdarzyło się, aby nie dotrzymała słowa. Tego popołudnia zresztą miała zostać z wnukami, a swoich obowiązków nigdy nie zaniedbywała. Była w kwestii pomocy bliskim sumienna i odpowiedzialna. To, że nie pojawiła się w domu o tej porze co zwykle, dało więc bliskim podstawy do podejrzewania, że przydarzyło jej się coś złego. Po drugie, fakt, jakoby to Arletta wymuszała na nim spotkanie i była w stosunku do niego napastliwa, wydawał się być niedorzeczny. To on zrezygnował z ważnych planów na rzecz spotkania z kobietą. To on przed tym spotkaniem starannie się wypielęgnował. To on zapewnił sobie alibi przed partnerką, twierdząc, że cały dzień spędził w pracy i nawet wysyłał jej wiadomości, w których utrzymywał tę wersję. Pisał tak, jakby relacjonował na bieżąco, co w danej chwili dzieje się w pracy. Na przykład, że szef mu się przygląda, że szef się go w pracy nie spodziewał i tym podobne. Nie przyznał się do kłamstwa, dopóki nie został aresztowany. To, co dziwiło sąd, to fakt, że Kazimierz twierdził, że Arletta nie podobała mu się w ogóle, a dla spotkania, o które rzekomo ona go poprosiła, zdobył się na opóźnienie wyjazdu, na który czekał od kilku miesięcy, i kłamstwo wobec swojej partnerki. Sąd uznał więc, że ta część wyjaśnień oskarżonego totalnie nie zasługuje na jakąkolwiek wiarygodność. Również fakt szarpaniny, jaka miała wystąpić pomiędzy ofiarą a sprawcą, budził wątpliwości. Nie zgadzały się bowiem ślady ujawnione na ciele Arletty i brak jakichkolwiek śladów walki u oskarżonego. Co prawda, od zbrodni do zatrzymania Kazimierza minął tydzień, zatem oględziny jego ciała odbyły się dosyć późno, więc zadrapania czy otarcia mogły w tym czasie już zniknąć, ale Joanna, partnerka Kazimierza, zeznała, że w dniu wyjazdu nie zauważyła żadnych oznak walki u oskarżonego. Również uwagi córki Joanny nie przykuło nic niepokojącego. Zauważyła tylko, że miał on zakrwawiony palec, ale nie uznała tego za nic podejrzanego. W końcu charakter pracy, jaki wykonywał, zakładał możliwość przypadkowego zranienia się. Kazimierz nie zachowywał się inaczej niż zwykle. Był spokojny i świadomy. Prowadził normalne rozmowy, nie wykazujące żadnych odstępstw. Zarówno Joanna, jak i jej córka nie miały podstaw, aby podejrzewać, że parę godzin wcześniej
Kazimierz zrobił coś tak strasznego. Joanna zeznała również, że libido jej partnera było ponadprzeciętne i potrzebował on współżycia nawet codziennie. Nie zawsze potrafiła sprostać jego oczekiwaniom, ale nie wynikały z tego żadne większe kłótnie pomimo zawodu, jaki z tego powodu Kazimierz odczuwał. Joanna nie podejrzewała go o to, że mógłby chcieć ją zdradzić. Był to więc dla sądu kolejny sygnał przemawiający za tym, że oskarżonym kierował motyw seksualny. Odrzucono motyw rabunkowy, pomimo tego, że zabrał on z miejsca zbrodni cenne przedmioty i pieniądze należące do ofiary. Uznano, że Kazimierz nie narzekał na brak pieniędzy, powodziło mu się w ostatnim czasie nawet nieźle i miał przy sobie 1000 złotych w gotówce, które wcześniej dostał od szefa w ramach wynagrodzenia. O tym, aby zabrać kosztowności, zdecydował się już w momencie, kiedy Arletta nie żyła. Wykorzystał po prostu możliwość wzbogacenia się. Zresztą motyw rabunkowy odpadał też z tego względu, że Kazimierz znał sytuację materialną Arletty i wiedział, że nie jest ona osobą majętną, skoro nie posiadała ani swojego mieszkania, ani nawet samochodu. Nie miał więc nawet prawa wiedzieć, że w portfelu ofiary znajdowała się jakakolwiek gotówka, skoro kobieta miała ją przy sobie wyłącznie dlatego, że miała zamiar tego dnia kupić córce książki do szkoły, o czym oskarżony przecież nie wiedział. Sąd zupełnie odrzucił możliwość, że Arletta miała dzień przed swoją śmiercią poprosić Kazimierza o spotkanie następnego dnia, aby z nim porozmawiać. Uznał, że przecież nic nie stało im na drodze, aby taką rozmowę odbyć tego samego dnia. Oskarżony tłumaczył to tym, że 13 sierpnia Arletta nie miała czasu na rozmowę. Jednak sąd ustalił, że 14 sierpnia także tego czasu nie miała, bo wówczas miała sprawować opiekę nad wnukami. Odrzucił możliwość, że to Arletta zainicjowała spotkanie i rozmowę, a wręcz założył, że to Kazimierz nieoczekiwanie podczas podwózki ofiary do domu skręcił do lasu. Kobieta nie protestowała, bo nie spodziewała się zagrożenia ze strony znajomego rodziny. Po tym jak wjechali do lasu, to Kazimierz miał zachowywać się w stosunku do niej napastliwie, ale kiedy ona odrzuciła jego zaloty, to w złości ją zabił. Fakt, że nie miał żadnych śladów po rzekomej szarpaninie, o której wspominał w swoich wyjaśnieniach, wskazuje na to, że nie było żadnej walki. W przeciwnym razie jakiekolwiek ślady na ciele oskarżonego byłyby widoczne. Poza tym twierdzenie, że zabił w obronie własnej, było tu na wyrost. Gdyby nawet przyjąć, że faktycznie było tak, jak Kazimierz tłumaczył, to taka szarpanina pomiędzy nimi nie była przecież żadnym zagrożeniem dla jego życia, bowiem z jego wersji wynika, że atak ofiary polegał na ciągnięciu Kazimierza za ręce. Kobieta nie miała przy sobie żadnych przedmiotów mogących wyrządzić mu krzywdę. Sąd ustalił więc, że to Kazimierz wykorzystał swoją przewagę fizyczną nad 46-latką, ponieważ na jej rękach i przedramieniu ujawniono podbiegnięcia krwawe, świadczące o tym, że to Kazimierz doprowadził do kontaktu fizycznego, szarpiąc kobietę. Wszelkie inne obrażenia, jakie znajdowały się na ciele Arletty, wykluczyły jego wersję wydarzeń i fakt, że to on był przez nią atakowany w tej sytuacji. Sąd ustalił, że zbrodnia nie była zaplanowana. Kazimierz, przygotowując się do tego spotkania, liczył na to, że Arletta nie będzie protestowała, kiedy zaproponuje jej odbycie z nim stosunku seksualnego. Nie planował jej ani zgwałcić, ani zabić. W momencie, kiedy doszło pomiędzy nimi do ostrzejszej wymiany zdań, Kazimierz wyciągnął nóż, który zazwyczaj miał w samochodzie, bo służył mu do cięcia styropianu, i zaczął zadawać ciosy. Benzynę, którą polał ciało kobiety, woził w bagażniku w butelce po płynie do spryskiwaczy. Nie zaopatrzył się w nią specjalnie na tę okazję, a miał ją przy sobie dlatego, że kilka tygodni wcześniej został poproszony przez swojego ojca o przywiezienie mu paru litrów paliwa do kosiarki, ale ostatecznie ojciec od niego tej benzyny nie odebrał. W ten sposób ta łatwopalna substancja znalazła się w jego posiadaniu. Pojemnik z benzyną znaleziono później w piwnicy Joanny i badania wykazały, że była to ta sama ciecz, którą sprawca oblał ciało ofiary.
Z zeznań praktycznie wszystkich świadków znających Arlettę wyłaniał się taki sam obraz kobiety. Zarówno jej dzieci, jak i jej siostra, matka i koleżanki z pracy zgodnie twierdziły, że ofiara była bardzo ostrożna w kontaktach z ludźmi, a już zwłaszcza z mężczyznami. Pomimo, że była atrakcyjną kobietą i nieraz ktoś się zaczepiał i próbował się z nią umówić, konsekwentnie odmawiała takich spotkań. Twierdziła, że mężczyźni nie są jej potrzebni do szczęścia, poza tym przez swoje doświadczenia z nimi nie potrafiła w pełni zaufać i się otworzyć. Nie szukała ani miłości, ani przygodnych znajomości. Również Arletta nigdy nie korzystała z tak zwanego stopa, bo nie ufała nieznajomym, była ostrożna. Do samochodu oskarżonego wsiadła tylko dlatego, że jej rodzina znała mężczyznę. Nawet kierowca autobusu, którym do pracy i z pracy od kilku lat podróżowała Arletta, nie zaobserwował, aby kobieta z kimkolwiek podczas jazdy nawiązywała kontakt. Raczej była wycofana, do nikogo się nie odzywała, nie inicjowała rozmów. Świadkowie ze strony oskarżonego zeznawali, że mężczyzna nigdy nie przejawiał agresywnych zachowań. W miejscu pracy był uznawany za ugodowego, kulturalnego i spokojnego człowieka. Przez rodzinę swojej partnerki był lubiany i szanowany, a Joanna mogła zawsze na niego liczyć. Nie było między nimi większych kłótni, ich związek był całkowicie normalny. Kazimierz angażował się w życie rodzinne, czynnie w nim uczestniczył. A mimo to opinia biegłych psychiatrów i psychologów stoi trochę w sprzeczności z tymi zeznaniami. Biegli orzekli, że choć oskarżony nie przejawiał symptomów choroby psychicznej czy upośledzenia umysłowego, to jego osobowość ukształtowała się nieprawidłowo i nosiła cechy osobowości dyssocjalnej. Był egocentrykiem, niepotrafiącym nawiązać emocjonalnej więzi. Zarówno uczuciowość wyższa, jak i lęk społeczny czy lęk przed karą był u niego znacznie spłycony. Z badań wyniknęło, że w okresie szkolnym Kazimierz doświadczył poważnych zaniedbań, które w późniejszym czasie rzutowały na jego funkcjonowanie w społeczeństwie. W momencie zabójstwa luka pamięciowa, jaką deklarował oskarżony, mogła być reakcją organizmu na tragiczne wydarzenia. Mogło to być tak zwane wyparcie. Biegli nie wykluczyli jednak, że mogła to być też wyłącznie przyjęta przez niego linia obrony, bowiem podczas wypełniania kwestionariusza osobowościowego, jak i samego badania, oskarżony przejawiał silną reakcję obronną. Jego popęd seksualny był całkowicie przeciętny, a oskarżony nie przejawiał żadnych niepokojących zainteresowań czy dewiacji seksualnych. Z całą pewnością biegli orzekli, że w momencie popełniania czynów Kazimierz był całkowicie poczytalny i miał zdolność do pokierowania swoim postępowaniem. Sąd nie dopatrzył się okoliczności łagodzących. No, może poza tą, że oskarżony nie negował faktu, że wymierzył ofierze śmiertelne ciosy nożem. Za to znalazł wiele okoliczności obciążających. Między innymi fakt, że dokonując zbrodni, pozbawił życia osobę bezbronną, niespodziewającą się zagrożenia z jego strony. Osobę mającą kochającą rodzinę, która straciła jedną z najważniejszych w swoim życiu osób. Uznał ten czyn za wysoce szkodliwy społecznie. Również to, że podpalił ciało Arletty, przemawiało na jego niekorzyść. Na próżno było dopatrywać się skruchy z jego strony, pomimo że przeprosił rodzinę ofiary. Sąd uznał, że postąpił wręcz przeciwnie. Winą za wszystkie okoliczności, które doprowadziły do zbrodni, obarczył Arlettę. Oskarżony był już wcześniej karany więzieniem, które opuścił zresztą zaledwie 2 lata przed popełnieniem zbrodni, co także było okolicznością rozpatrywaną w procesie na jego niekorzyść. Wprawdzie nie dostał wyroku za coś tak poważnego jak zabójstwo, ale łącznie przesiedział około 6 lat. I choć Kazimierz nie zaplanował zbrodni, to wszystkie czynności, jakie wykonał tuż po niej, między innymi zatarcie śladów poprzez podpalenie ciała, ucieczka z miejsca zdarzenia i nieudzielenie ofierze pomocy i wyjazd nad morze, podczas którego zachowywał się zupełnie normalnie, już świadczyło o działaniu metodycznym i przemyślanym.
Nie chciał bowiem wzbudzać żadnych podejrzeń i zostać pociągniętym do odpowiedzialności za tę zbrodnię. 11 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał wyrok skazujący Kazimierza na karę 25 lat pozbawienia wolności, zaliczając mu na poczet kary okres, kiedy przebywał w areszcie do dnia procesu, czyli nieco ponad rok. Dodatkowo zasądził wypłatę zadośćuczynienia, kolejno 100 tysięcy złotych na ręce najmłodszej córki ofiary, 50 tysięcy złotych dla starszej córki ofiary i po 20 tysięcy złotych dla siostry i matki ofiary. Zarówno prokurator, jak i obrońca Kazimierza zdecydowali się na odwołanie się do sądu apelacyjnego. Zdaniem prokuratora sprawca zabójstwa zasługiwał na dożywocie. Obrońca natomiast zarzucił sądowi okręgowemu błędy w ustaleniach faktycznych i wnioskował o uznanie swojego klienta niewinnym bądź o skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Sąd apelacyjny w Gdańsku dnia 28 stycznia 2015 roku oddalił oba wnioski i tym samym wyrok 25 lat więzienia uprawomocnił się. Rodziną zastępczą dla nieletniej córki Arlety została starsza córka kobiety. Tak kończy się ta tragiczna historia kobiety, która sparzyła się wielokrotnie, ale mimo wszystko chciała żyć, bo miała dla kogo. Była otoczona miłością i opieką, sama dawała z siebie swoim bliskim tyle samo. Niespodziewanie pojawił się ktoś, kto uznał jej życie za bezwartościowe i bez skrupułów je jej odebrał. Z zupełnie niezrozumiałego i właściwie nieznanego powodu, bo przecież Kazimierz nie wyjawił całej prawdy. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o tej sprawie. Słyszeliście o niej wcześniej? A może wiecie coś więcej, czym warto podzielić się z innymi słuchaczami? Ogromnie dziękuję za tak liczne subskrypcje mojego kanału w ostatnim czasie. Nie spodziewałam się tego i jestem bardzo za to wdzięczna. Przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje. Przyjmuję także wasze uściski i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.